Prezentujemy Państwu dzisiaj kolejną publikację poświęconą źródłom archeologicznym z terenu nadnarwiańskiego Podlasia. Jako pierwszy z serii w 2018 roku ukazał się tom omawiający wyniki badań przeprowadzonych na trasie budowy gazociągu jamalskiego. Teraz chcielibyśmy przedstawić rezultaty prac archeologicznych na stanowisku, które odegrało znaczącą rolę w procesie kształtowania się pogranicza wschodniego Mazowsza i zachodniej Rusi. Jego dzieje odzwierciedlają najważniejsze wydarzenia i przemiany zachodzące w średniowieczuch w tej części Europy. Położony nad górną narwią gród w surażu, bo o nim mowa, dość późno pojawił się w źródłach pisanych. Nastąpiło to pod koniec XIV wieku. Podczas gdy pierwsze zapiski o innych warowniach z terenu między Rzecza Górnej Narwi i Środkowego Bugu są o 150-200 lat starsze. Czy jednak świadczy to o późniejszej metryce i mniejszym znaczeniu tego ośrodka niż było to w przypadku Bielska, Trochiczyna czy Mielnika? Na to pytanie dały odpowiedź przeprowadzone na Grodzisku i w jego sąsiedztwie badania archeologiczne. Pierwsze planowe prace wykopaliskowe miały tu miejsce już w 1936 roku. Badaniami terenowymi kierował miejscowy nauczyciel Aleksander Stafiński, zaś opiekunem naukowym. I konsultantem był dyrektor Muzeum w Grodnie Józef Jotkowski. Stafiński był nie tylko pomysłodawcą wykopalisk na Grodzisku, ale również głównym inicjatorem różnego rodzaju działań związanych ze zbieraniem informacji o stanowiskach archeologicznych znajdujących się w okolicy Suraża. W 1937 roku opublikował książkę o dziejach miasta. W której znalazły się także skąpe informacje o przeprowadzonych rok wcześniej wykopaliskach. Wraz z korespondencją i szkicami, znajdującymi się w Państwowym Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Grodnie i Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, stanowią one naszą jedyną wiedzę o tych pracach. W Grodzieńskim Muzeum zachował się także bogaty zespół zabytków pochodzących z badań. Zaginęła jednak cała dokumentacja, w tym również informacje o stratygrafii znalezisk. Wiemy jedynie, że wykopaliska objęły zarówno teren Majdanu, jak i część wałów, zaś głębokość wykopów sięgnęła około 5 metrów. Na kolejne prace archeologiczne, Suraskie Grodzisko czekało aż do początku XXI wieku. Zostały one przeprowadzone w 2004 roku przez ekipę Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Odbywało się to w ramach projektu badawczego Polskie Dziedzictwo Kulturowe w Nowej Europie. Dzięki tym badaniom rozpoznane zostało najbliższe otoczenie grodziska, m.in. fosa i fragment Wału. W 2013 roku, w ramach projektu Suraż i Liskawa, średniowieczne ośrodki władzy na pograniczu Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, przeprowadzono wykopaliska na Wale i Majdanie grodziska. Poprzedziły je szczegółowe badania nieinwazyjne polegające na rozpoznaniu geofizycznym metodami magnetyczną i elektrooporową a także wykonaniu serii wierceń świdrem geologicznym Uzbrojeni w wiedzę, że należy spodziewać się na warstwień kulturowych o męższości co najmniej 5 metrów i skomplikowanego układu warstw, badacze zmierzyli się z wyzwaniem rzuconym im przez suraską warownię w wykopie obejmującym fragment wału i brzeg majdanu Znaleziono pozostałości umocnień wczesno- i późnośredniowiecznych oraz relikty mieszkalnej zabudowy przywałowej. Szczególne wrażenie budzą imponujące konstrukcje obronne z przełomu XIV i XV wieku. Dzięki tym pracom możliwa była odpowiedź na kluczowe pytania stawiane w tego rodzaju badaniach, czyli co i kiedy w połączeniu z analizą źródeł historycznych uzyskano także wiedzę kto i dlaczego. Udało się potwierdzić hipotezę dotyczącą początku grodu stawianą dość intuicyjnie lub może raczej życzeniowo przez wielu wcześniejszych badaczy tego regionu. Obecnie wiemy, że geneza warowni sięga XI wieku i wpisuje się w horyzont podobnych obiektów znanych z terenu dorzecza Narwi środkowego Bugu. W dziejach ośrodka zaznaczył się zarówno okres panowania mazowieckiego, jak i ruskiego. W XIV wieku zaś władzę na tym terenie przejęła Litwa. Suraż należał do Wielkiego Księstwa Licewskiego prawie do końca XVI stulecia, kiedy to utworzone kilkadziesiąt lat wcześniej województwo podlaskie włączone zostało do korony Królestwa Polskiego. Bogata historia i świetność tego miejsca pozostały jednak na trwałe w pamięci mieszkańców Suraża. Na miejsce po zamku mówiono Góra Królowej Bony, zaś znajdujące się kilkaset metrów w górę Narwi dogodne przejście przez rzekę jeszcze 90 lat temu nazywane było Brody Widoldowa. Od lat 60. XX wieku w Surażu funkcjonuje prywatne muzeum archeologiczno-etnograficzne, założone przez miejscowego rolnika Władysława Litwinczuka. Zaś od 20 lat działa Stowarzyszenie Miłośników Przeszłości i odbywają się festyny archeologiczno-historyczne. W prezentowanym tomie Oprócz archeologicznego i historycznego opracowania surackiej warowni, zawarto także wyniki analiz botanicznych i archeozologicznych, pozwalające choć w części odtworzyć zarówno sposób życia mieszkańców i użytkowników grodu, jak i jego środowisko naturalne. Podjęto także próbę umieszczenia suraża na mapie osadnictwa regionu w okresie pomiędzy IX a XVI wiekiem.